Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie na wojnie. Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. Wojnie póki co szybka. Jedna postać do rozbicia. Spróbujemy tu pojechać kolorem, no właśnie. Spróbujemy żółtym. Bo na takich typów to mam albo żółtego, albo niebieskiego, gdzie jak niebieski mi się szybciej załaduje, to wtedy elegancko można sobie pocisnąć. Zobaczymy jeszcze dane o wrogu. Cholera, tu będzie ciężko. No ale dobra, nie ma co tam narzekać. Tylko trzeba jechać z koksem. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Tak, spróbujmy. I zaraz wszystko się okaże, co tu wyjdzie. O. Szału nie ma, dupy nie urywa. Teraz się szał zrobił i dupę urwał. Jest całkiem nieźle. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tu zrobimy tak. Ach, tu unik. Niech ten unik dunder świśnie. Ile ten ma? 250, a ten ma 280. No to dajmy sobie tak. Miejmy nadzieję, że to załatwi robotę i załatwiło. Oj, nie to chciałem zrobić. W ogóle stało. Dobra. Zrobimy to w taki sposób. I czekamy na jednego żółtego. Może nawet nie na jednego, tylko na kilka. Przygód kilka, wróbla ćwirka. Tu mamy. Niestety. Znaczy niewiele to zmieni oczywiście, ale mimo wszystko. Dobra, niebieski pojechany. Teraz tylko czekać, aż zejdzie z przeciwnika unik. Jak zejdzie unik, to będzie można go elegancko wykończyć postacią dowolną, proszę bardzo. Szkoda, że zmarnowałem Kudżena, bo nawet go raz nie odpaliłem. Nie było to potrzebne. Jeden przeciwnik załatwiony i czekamy, aż teraz ktoś zrobi u nas resecik. O, Bombi idzie, rewelacja. Mamy reset. Więc znowu trzeba brać pewne punkty dobre. I to jest jeden z nich. Ale co my tu chcemy? Czym my tu chcemy? Chyba zielonym zaatakuje. Zobaczymy, czy to coś mnie da, czy to mnie nic nie da. Ten atak zielonymi klockami. Teraz tylko jeszcze na szybko oddziały. Oddziały. Czekajcie, bo tu jest. No właśnie, co tu jest? Oj. Nie pisać mi tu teraz. Oddziały. Wszystko jest na szybko. No dobra. Oby zielone dały, bo tu żartów nie ma. Coś tam jest zielonego i coś tam jest fioletowego, ale zielony mało spadł, a właściwie nie spadł był wcale. I te 3-5 klocków to mi tu nie za wiele zrobią. I znowuż jeszcze żadne nie spadły. Jeden spadł. I ten jeden już może mi coś zrobić. Zresztą liczymy tak naprawdę, że ściągniemy fronta. Udało się. Godzina piąta, ściągamy fronta. Robimy to tak. Raz i dwa. I zobaczmy, jak się skończy ten. Ach, a w czerwonego ani jednego. Świetnie po prostu, świetnie. A czerwony jest tutaj niestety kluczowy.
Nie najlepiej. Nie najlepiej. Waham się, bo nie wiem, czy bić czerwonego, czy bić Albrichta, który może mi tu wskrzesić i narozrabiać, chociaż on rzadko wskrzesza, ale czasami mu się zdarza. Przestać pisać. I cały czas mam tutaj... Kurde, dylemat. Nie, no zaryzykujemy. Albrecht jednak wskrzesza stosunkowo rzadko. Choć jak znam życie, to właśnie za chwilę pewnie to zrobi. Bo on lubi takie numery odwalać. No zobaczmy. Na szczęście mam nadzieję, że coś mi się tu załaduje właśnie. No jak powiedziałem, no Albrecht, ja nie wiem, on tak jak babcia wskrzesza często po 100%, to on to jest jakiś w ogóle świr. W sensie, że to jego wskrzeszenie to jest guzik warte. Guzik warte. Zrobimy to. Tak? I zrobimy to, no właśnie, nijak tego nie zrobimy. Doszukamy zielonego klocka, którego właśnie to znaleźliśmy. Mamy to. Elegancko. Tu chyba się nic nie wydarzy. Poszedł pierwszy. Trzeba znaleźć kogoś innego. Tak więc poszukajmy kogoś innego, kto tu nam może... O nie, tu słabiutko. 32-16, co to za... 36-18, tu jest grubo. Ile my jeszcze mamy ataków do oddania? 19. ataków i 19 przeciwników, ale nie ma szansy, żebyśmy my ich wszystkich rozjechali na raz. W ogóle mega dobre postacie są. Zobaczcie, jaki ma wykoksowanych wszystkich tutaj w oddziałach. Wow. W sensie to są te oddziały lepsze i szowaciejsze. No mają takie nietuzinkowe postacie, bym powiedział. Tak sobie sprawdzam tylko, co tutaj jest. Okej. Okay. Wszędzie kufu, mocno doinwestowane konta. Bardzo mocno. Co ja mogę zjechać tutaj? No spróbujmy tutaj kolorem fioletowym. Marno to widzę. Ale co zrobić? Będzie kolor, będzie jazda. Nie będzie, nie będzie jazdy. Jazda, powiedział pan gazda. Och, jak tu chciałem czerwonym iść. Przemkło mi przez myśl, żeby wjechać czerwonym. Ale równie szybko jak mi przemkło, tak mi wymkło. I z perspektywy czasu widzę, iż była to zła decyzja. No nie najgorzej to wygląda. Co ma kufu? Kufu ma niestety opór. Na szczęście ten nie ma oporu jakiegoś większego. No zrobimy to tak, zrobimy to tak. I właśnie, co tu teraz zrobić? Bo mogę oczywiście rozwalić Ureusza. Mogę rozwalić też tutaj. No ale kufu i tak jak mi siepnie, to mnie pozapina tam elegancko. Więc nic mi to nie zmieni. Kurde! I to jeszcze... Fuck. Nie, ale zrobimy tak i tak. I tu ja się boję, że sam kufu mnie może rozwalić, ale jeżeli on się teraz nie załaduje, a właśnie, a mnie się załaduje tutaj paniusia, to ona powinna go tam dobrze blokować. I to jest... Bo nie będzie się rozpraszała, nie będzie szansy, że będzie biła kogoś innego, więc może mu tam dobrze zabierać manę, więc to nie był zły ruch. A fiolecik się będzie
elegancko gdzieś nam tutaj, mam nadzieję, ładował. No, dawaj fioleciku, dawaj. Jeszcze może zaraz coś stworzymy dalej. Na razie to musimy sobie przetrzymać i kolejne trzy mieczyki zrobić, żeby on już na pewno nam nie odpalił. Bo tak jak nas powykańcza pojedynczymi strzałami, to może być różnie. I poprzecznie, i podłużnie. A w takim wypadku nic nam nie powinno grozić. Chociaż to wiecie, nic nie powinno grozić, to w tej grze jest bardzo, bardzo różnie. Jezus Chrystus, tu jest fiolet. Nie zauważyłem, ale już go widzę. I jest elegancko. Dobra, poszło. Poszło na farcie. Ile ja? Już dwa czy trzy ataki? Trzy ataki oddałem. Zostały mi jakie kolory? Chyba czerwień i niebieski. Zobaczmy, gdzie my tu możemy niebieskim się wbić. Tu możemy się wbić niebieskim. 5088, no dobra, to jest nawet dobre pod niebieskie. Tak bym to widział. I gotowe, i dane o wrogu jeszcze zobaczmy. Nie, to jest tutaj, musimy Rigarda przywitać. On może mi tutaj lekko pomóc. Ninja, ninja. No. Oby niebieskiego było tyle, co czerwonego w poprzedniej rundzie. No tyle to aż go nie jest. Nawet bym powiedział, że w przybliżeniu tego tyle nie jest. Co ja tu mogę? Zaraz mnie tu chluśnie zając. Tyle dobrego, że ten fioletowy zjechał. Jeszcze poprawi mi Morel. Srogo mnie tutaj skarali. No ale dobra, to my sobie lecimy dalej. Fajnie, że niebieski do nas przyszedł. Trochę gorzej, że odpala już tutaj ta menda. Ale co my zrobimy? Zaczniemy od babci, niestety. To jest kpina jakaś. To jest kpina, jakich mało. Ale dobra, mamy... Weźmy, zróbmy tak. Niestety stracimy chyba w tej chwili panią Alicję. Bo zając ją wykończy. I oby tylko ją. Na szczęście tylko ją. Tu podbijemy się niebieskim. Dobrze. Tu podbijemy się niebieskim, przygotujemy następny, a nawet nie będzie potrzebny następny. Niestety odpali nam jedna postać i odpali nam druga postać, czyli pozbywamy się kompletnie ataku. Nie ma co odpalać w tej chwili wariata. Poczekamy sobie trochę. Jest niebieski. Teraz odpalimy wariata. Odpalimy tak. Tu by nam się przydało odpalić tą pannę, bo nie mamy jej bić teraz czym. Teraz to już tylko klockami, a ona się będzie leczyła jak popieprzona. No niestety, miałem nadzieję, że wejdzie jakiś klocek i on nie wszedł. Teraz ona się tu będzie... Ona się leczy, czy... Nie, ona zadaje obrażenia. Zawsze mi się myli z dyrektor Zuri. Z dyrektor Zuri mi się myli ta postać. Na szczęście to nie dyrektor Zuri, bo to mi będzie łatwiej rozwalić, bo ona się nie będzie regenerowała, bo dyrektor Zuri... Regeneruje się jak powalona, a Falin jak powalona wali. Dwojga złego woli, jak nie baba wali. I czerwony kolor. 34-17. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Tu mi nic nie pasuje. Tu mi nic nie pasuje. 32-16 to w ogóle mi nie pasuje. To podobnie. I tu nie ma co. Muszę pocisnąć. Gdzie to tam było?
tego wariata. Kolorem czerwonym. Dużo czerwonego mi dawało do tej pory. Jestem ciekawy, czy teraz też mi go da. Trucie. Jak mamy trucie, no to musimy się odtruć. A jak się odtrujemy, no to tylko przy pomocy Rigarda z 28, 7 oddziałem. No. Zdecydowanie wojna pod czerwony kolor dla mnie. Do tej pory. A teraz niespodzianka! No jak się można było tego spodziewać, że nie ma czerwonego koloru do jasnej anielki? Coś czułem, że to tak wyjdzie. Ja coś miałem takie przeczucie, że wiecznie czerwonego dawać nam nie będzie. Otóż to, już lekarza nie ma. O, a szkoda, bo by się nam chłopina ewidentnie przydał. No to jedziemy na maksa po prostu i liczymy, że coś tu nam powpada. Coś wpadło, ale czy to nam coś da? Da nam o tyle, że odpalimy sobie tu. Odpalimy sobie takie trzy i przerzucamy się na prawą stronę. Grubo. Ale to powinno załatwić temat, jeśli oczywiście Mariana nie wykona uniku, ale nie wykonała. I to jest dobra informacja. I został nam ostatni atak słabym kolorem żółtym. Kogo ja tu mogę walnąć słabym kolorem żółtym? Może tutaj, 34-17. To nie jest najgorsze rozwiązanie. Pewne punkciory trzeba brać. Pablo 0 zrobił. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Dwa ataki u przeciwnika. U nas jeszcze 13, więc jest mocna szansa na wygranie. Nie wiem, czy nie powinienem poczekać. Wiecie co, ja poczekam i zobaczę, co wybiorą moi współtowarzysze. Chociaż z drugiej strony mam najsłabszy kolor, więc to bez sensu. Kompletnie nie ma to sensu. Dobra. Trzeba robić punkty, to róbmy punkty. Co za różnica, czy punkty zrobię ja, czy punkty zrobią oni. Tak mi się wydaje, że to żadna różnica. A skoro żadna różnica, to po co przepłacać? Weźmy tego wariata. Weźmy tego wariata i weźmy na pewno tego wariata. I kogo my tu jeszcze mamy z ataku? Może weźmy tę pannę, Onatel. I weźmy właśnie teraz gotowe dane o wrogu. Tu mi brakuje, ale weźmy Sabinko. Ona mi nawet pasuje do tego ataku wyjątkowo. 27. I tu 16. Żeby ona mi się szybciej tutaj ładowała. No zobaczmy, czy coś nam wyjdzie z tego ostatniego ataku naszego. Ach, jeszcze mogłem tam jednego takiego miałem, który by mi się przypodobał. Gorzej, że nie ma żółtego. Podchodzimy żółtym. Dobra, podeszliśmy. Ale jak to zrobić teraz? Dobra, ona i tak odpali, ale my sobie damy tutaj właśnie kolejne klocuszki. Tu nie ma znaczenia, więc możemy dać tak. Tylko po to, żeby ją teraz ciachnąć czterema, a nie trzema klockami i nawet kolejnymi trzema. Dobrze. O, jeszcze trzema. Ojej, co tu się dzieje? Poszło srogo, ale robimy tak i tak. Robimy też tak. I robimy tak i robimy tak. I możemy zjechać z fioletem sobie z lewej strony. Wiele pudeł cieszy mnie. Mam nadzieję, że to będzie pięknie. Dobrze zrobiona robota. Widzę, że kolejny żółty mi tu elegancko podpasił. Ile im zabieramy? Za mało. My się i tak wyleczymy.
i zrobimy to w taki sposób. Żeby przeżyć ten ewentualny atak, który i tak zrobił nam 0. Ile ona ma do oczyszczenia się? Odporność na dolegliwości ze statusu tylko jedna tura. Nie chcę tutaj tworzyć diamenciku, chcę tutaj wjechać fioletowym. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Poszły konie po betonie. I na spokojnie patrzymy, co wydarzy się dalej. A dalej wydarzyło się wygrana, czyli 6 ataków udanych przez człowieka, który grać nie potrafi. No dobra. Zobaczmy, co będzie dalej. Udało mi się wbić na pierwsze miejsce tymiże atakami. Nawet widzę, że bardzo niebiesko. Więc to jest chyba atak, który przesądza o naszej wygranej. No, mamy jeszcze 11, oni tylko 2, więc raczej na luzie, ale poczekajmy 2 godziny. No i kolejna dziwna wojna dobiegła do końca. Czemu dziwna? Dlatego, że tak jak ostatnio myśleliśmy, że cały czas mamy przewagę i znaczy właściwie, że przegramy cały czas i wygraliśmy, tak samo tutaj. Nasz przeciwnik z początku miał zdecydowaną przewagę, prowadził 6-7 atakami, a na końcu okazało się, że myśmy wygrali ponad ilością ponad 100 punktów i jeszcze 4 ataki nieoddane, więc no nie ma co narzekać. Jest za to co ponarzekać na nagrody, których jak zwykle nie ma żadnych dobrych, bo tu nawet 4-gwiazdkowej materii nie ma. O tak, teraz się przebijemy przez reklamy, zobaczymy co tam na wojnie słychać, bo warto tutaj sobie wejść i zobaczyć. Najlepsi atakujący i to mi się bardzo podoba jak zwykle. Lubię takie ataki, Ragnar, Tonix, bardzo ładnie. Brani mnie na 3 razy, co też jest dobrą informacją. Słuchajcie, o dziwo, cały przód jest niebieski i cały tył też jest niebieski, to się bardzo rzadko zdarza. Wojak równa 100. No zobaczcie, ile mamy poniżej 150 punktów, to jest jakiś dramat. No ale no dobra, ważne, że wojna wygrana, tutaj trzeba podciągnąć ewidentnie, coś tam nie poszło. Ale cała wojna ogólnie poszła i z tego trzeba się cieszyć. A wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia i wygrywajcie swoje wojny równie często albo i częściej niż my. Na razie, cześć.